Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Bert. Siemanko. O tutaj. Tutaj, i tak. Ten, i dzisiaj robimy sobie, czekaj, może nie jest solid, jak będzie policja jechała, to będzie lipa straszna. Ten, i dzisiaj robimy triaton, czyli wyścig. Na czym będzie polegał wyścig, już wam mówię. Więc tak. Pierwsza rzecz, stąd wyruszamy na motocyklach, jedziemy wzdłuż trasy bez ścinania, dojeżdżamy do Sandy Shores, do lotniska, stąd bierzemy jakikolwiek samolot, helikopter, nie swój, kradziony. Stąd lecimy tym pojazdem na górę Chilla, czyli na najwyższy szczyt w GTA. Tam wyskakujemy, albo lądujemy, albo wyskakujemy ze spadochronem, lądujemy na szczycie i wyskakujemy w konkretnym umówionym punkcie, wiemy z której strony już. Chyba gdzieś tutaj. Wyskakujemy, no tak, tutaj. Otwieramy spadochron i musimy wylądować w mieście. W mieście bierzemy dowolny pojazd, jedziemy do bazy wojskowej. W bazie wojskowej musimy ukraść odrzutowiec, więc będzie pewnie jakiś problem ze strony wojska. Jak zwykle będą mieli jak problemy. Zwykle. Także może tam być troszkę trudno. Bierzemy tego lasera, odrzutowiec. Lądujemy odrzutowcem, nie niszcząc odrzutowca. Znaczy, tak żeby nie wybuchł, a może. No. Lądujemy na piasku, na plaży. Bierzemy później, jak to się nazywało? Skutery wodne. I płyniemy skuterami wodnymi do... jachtu od Bertberta. Kto pierwszy do drugiej strony lotniska. Tak jest, kto pierwszy dopłynie, ten wygrywa. Ale myślę, że zrobimy tak, jeżeli ktoś zaliczy zgon, albo jeżeli na przykład nie wyląduje na plaży, tylko zniszczy samolot, inaczej, możesz wylądować na plaży, oberwać skrzydła, ale nie możesz tak, żeby wybuchł pojazd. W innym wypadku musisz doliczyć sobie dodatkowe sekundy karne, nie? Czyli umówmy się, że przez jeszcze, nie wiem, 5-10 sekund musi stać w miejscu. W ten sposób. Dobra, możemy tak zrobić, no. Czyli tam, gdzie się odrodzisz, tam stoisz w miejscu przez 10 sekund. Liczymy. Czyli byle liczymy, tylko tam, nie zginąć. I po prostu, wiesz, raz, dwa, trzy, no, coś na deseń. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja tymczasem puszczę flarę, jak flara spadnie, to startujemy. Okej. Piękny złoty zitaj. Oj, sorry. Ups. A i nie można strzelać. No. O nie, ja mam flaka chyba. Co, masz flaka? Flaka mam. Serio mówisz? No. Co, zatrzymać się? Koło. Nie, dobra, jedziemy. Z flakiem jedzie. Jak jest to dobre? No bo żeśmy obstrzelali trochę właścicieli tych motocykli na początku. To ty strzelałeś, ja normalnie gościa ten zwaliłem z motocykla i tyle. Oczywiście, bo ja to zawsze ten zły. No oczywiście, że tak. No cały Bert. Oszukista. No. Jak to oszukista? No znowu, tak, no normalnie, no. A ty chłopie, oszukista! Jezus Maria, no potrącili mnie, no nie bij. Panie Pawle, tak zostałem potraktowany przy naszym wyścigu z samochodami. No właśnie masakra jakaś, nie wiem, ten gościu jakiś, no nie, a. Jak ja podskoczyłem w ogóle. Jak gościu nie potrafi jeździć po prostu. Jakie to było oszukane, jak się nie robi, ludzie. Jedź. Ten, boty, jesteście ubotami, botami zwykłymi, nie potraficie grać. Ubotami. Pomyliło mi się. No i coś czuję, że ja zaliczę zgona przy wysiadaniu na czyli ja coś tak czuję, że tam coś muszę zwalić. Znaczy wiesz, podejrzewam, że jak zaliczysz zgona na tym, na bazie wojskowej, to w ogóle będzie lipa. No, tam to będzie trudno, bo będziemy pewnie... stali obok siebie liczyli. Tak może trzeba być sytuacja, oczywiście. Trzeba będzie modlić się, że czołgi się nie powtygują do nas. No ja też mam taką nadzieję. Dobrze, że tam w motocyklach nie wjeżdżamy, tylko w jakichś autach, które sobie znajdziemy. No... W motocyklach byłoby łatwiej, bo teoretycznie są trudniejszym celem. Tak? Aha. No to powodzenia. Możesz sobie ukraść motocykl i motocyklem tam wjechać, spoko. Nikt ci nie zakazuje. Ja mam nadzieję, że tam coś jeszcze jest. Jest. O. Na razie, Paweł. Narty? Czekaj, wezmę sobie samolot chyba. Okej, Mount Chiliad nadchodzę. Bardzo poczekaj, dam ci coś. Ale co? No poczekaj. Nie chcę. No poczekaj, dam ci coś, mam coś fajnego dla ciebie. A w ogóle wiedziałeś, panie Pawle, nie. Że tutaj na dnie tego Almosi jest rozbity samolot? Polecam to sprawdzić, fajne,
Fajne można mieć wspomnienia później. Fajne wspomnienia? Zatrzymać, no. Ale fajne mówisz o tym moim, którym teraz lecę, czy co? Nie, 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 tam wielki samolot pasażerski, jest myślałem, taka legenda. Grozisz. Polecam sobie. Nie, nie, nie. Nie no, pod żadnym pozorem. To, ale to byłoby przykre z mojej strony. Z twojej strony, przepraszam. No, nie, czemu, Paweł czemu nie ma odrzutowca, ja się pytam? Ty chciałem odrzutowcem tam polecieć do ciebie. No nie, ale Paweł ma samolot, więc mnie zaraz dogoni. Ja sobie, no też widziałeś ten samolot chyba, nie? Czy nie? Ja jestem w śmigłowcu, panie Paweł. No ale wsiadając do śmigłowca, bo widziałeś, że samolot stoi przed śmigłowcem, nie? Czy nie? No tak, ale pomyślałem sobie, że prościej będzie po prostu wylądować i bezpieczniej śmigłowcem niż samolotem. Myślisz, że ja samolotu nie wyląduję? No da się, ale straci Paweł dużo sekund moim zdaniem. Mówisz, że aha, właśnie, bo jak zginę, no to 10 sekund trzeba liczyć. No właśnie. Nie, ja dam radę, ja jestem pro-elograczem. Kurde, no szybciej to, się słuchaj, podwyżaj. Słuchaj, to ten, jak ja wyląduję, to ty 20 sekund liczysz. No ta. Jeszcze co ty na to? Czego? Co? Jeszcze czego? Co tam się dzieje? Halo? No. Ty weź ten śmigłowiec stamtąd, bo ja tam będę lądować za chwilę. O Jezu, śmigłoby mnie. A jak się... O Jezus. A teraz jak się wchodziło na te takie słupy? Muszę sobie przypomnieć. I kto wylądował? Wylądowałem. A, dobra. Zwracam honor, wylądował Paweł. O nie, gdzie ja wlazłem w ogóle? Jaki? Tu się wchodziło? Ja nie wiem, jak się tam wchodzi, bo ja tutaj no bywam. No jak nie to... wiesz, od boku. Ała. Bert z boku. Kurde, tutaj rzymsko jest. A tutaj, Jezus Chrystus. Dobra. Jezus Chrystus, gdzie tu jestem? O jest, dobra, widzę. Wziąłeś? Mam, dobra, mam. Stój, Bert! Ja. Lecimy. Okej, okay, lecimy, hoppy. Okej, okay. Właśnie i lądujemy tam w dowolnym miejscu na mieście. Ja sobie biorę jakąś tam swoją ten... pojazd jeżdżący, tyle powiem, o. No tak, no bo tu jest jeszcze śmigłowiec. Bo jest jeden śmigłowiec, ja też o nim wiem, ale... Okej, okay, no dobra, pojazd jeżdżący. Zrozumiano. Czujesz? Lecimy. Dobra, polujemy teraz na jakiś super pojazd. No, mam nadzieję, że jakaś super bryka będzie, że tam szybko wjadę. O. A na przyziemienie, Pawełka. O, szlakiem, dobra. Okej, mam już. Ja tego auta nie biorę, wezmę to drugie. No stój! Co, ty już ukradłeś auto? No, wylądowałem gościowi na masę. O, nie. Jadymy. Ja stwierdziłem, że nie, bo tutaj jakiś szybszy znalazłem, widziałem, że stało, więc kawałek powiedziałem, że się przebiegnę. Ruszaj. Jedź tym... Nie, ale z autu wolne jest, masakra. Obym miał szybsze od twojego. Oby. Ja tam nie widziałem szybszego, więc powiedziałem sobie, nie, ja pojadę ten, podbiegnę no. kawałek, ale może nadrobię Sultana tym autem. Sultana, dobre auto. Sultana masz? No, Sultana. O nie, Sultan jest dobry. Sultan jest w miarę szybki. Bert? Słucham cię, panie Paweł. Bo ten, od twojej mamy dostałem batony, kazałem ci przekazać. Możesz poczekać? No. Tam. Widziałeś, że ten baton tam, coś tam, że musisz zjeść czy coś. Spokojnie, posiliłem się przed... Masz co przerwę zrobić na batona, powiedziała. Tylko pilnuj Berberta, żeby tam zjadł sobie batonika. No. Coś ten deseń było. Mniej więcej. O nie, dachuję. Nie. Wstawaj. Nie, wpadłeś do wody? Nie, próbowałem skręcić, ale się nagle moje auto przekoziłkowało. Opycie, no czołg tam na lufę wziął. No tak, jeszcze czego. A to powinieneś 10 sekund liczyć, bo ja wylądowałem bezpiecznie. No. Ja też wylądowałem bezpiecznie. Nie zginąłem, no. Tak? Ja też nie zginąłem, ale w sensie ty mi nie wierzyłeś, że samolotem mogę wylądować. Ale powiedziałem, że zwracam honor, tak? Powiedziałem, że zwracam jak honor. Jakie zwracam honor? 10 sekund tam licz lepiej, a nie... Nie no, żartuję, Jezus, dobra, Maria! Nie. Co, bomba? No i czołgi. Chłopie, i to jest najgorsze, ty pierwszy wjechałeś i te czołgi tam teraz będą. No to... No mówiłem, poczekaj, mama ma batona. No. Chłopie, ci się zepsuł silnik. Od rakiety. Nie zepsuje się, tylko teraz modlić się, żeby tu mi czołg nie... Od razu Jezus Maria! Zabijcie go tam! O kurde! Zero litości.
skupieniem, którym ty jechać, bo tu wszędzie czołgi są, stary, to nie jest normalne. O nie, rakiety za mną. Aj, 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 oj, kurde! O nie, wojsko do mnie strzela. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Będę muszę ten śmigłowiec. Osiem, dziewięć, dziesięć. Ja tu, panie Pawle, to muszę walczyć z tymi, z odrzutowcami, które mnie gonią. No. Będziesz musiał wrócić po laserach, jak strącisz. No wiem, wiem. No. Także strąć go tam porządnie. Nie, wejdę. No. Wybuchnij. Stój, stój! Potrącił! O nie! Nie! Tylko teraz nie zgiń. Jak nie zgiń? Ja straciłem lasera, ale żyję. A gdzie straciłeś go? Na plaży? Przed bazą wojskową, no. To znaczy przed bazą wojskową. Aha, no to nie, no to musisz go wziąć jeszcze raz. No wiem, 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 spokojnie. Ale jakbyś go zniszczył przy tym, na plaży, będąc na plaży, dotykając plaży, to w tym momencie myślę, że nie będziemy ci tego liczyć, nie? Nie, że wtedy po prostu teraz... tylko musisz dobiec bezpośrednio do... jak to się nazywa? Do... Rany. To policja to jest jakieś... Jezus, czemu tu jakieś wybuchy są, no? Ja. O, dobra, muszę się wrócić po lasera. Laser tam. Z laserem, Paweł nie jest sam. Stary, jak ty wysiadasz, no chłopie, ale porąbany koleś. Ja muszę się wrócić, bo mnie odrzutowce wojskowe zestrzeliły. Do... A właśnie, trzeba zgubić policję w ogóle. Jak wylądujesz? A Jezus, chłopie, Maria. Startuj. Nie, zestrzelcie go tam, zestrzelcie. Sam się zestrzel. Nie! Mam nadzieję, że Pawłowi nie odpuszczą i też zanim zaczną tego liczę. O? Bo za mną wysłali oczywiście. No bo nie umiesz startować. No tak, tak. No. Widzę tam Paweł lata już. Zestrzelcie go tam. No i oczywiście co? Nie gonią go żadną lutowce. No mnie bo ja po prostu jak dwa. Startuję, lecę przy ziemi. Jest szansa, że mnie raz na jakiś czas mnie zestrzeli po prostu czołg. Bo lecę zbyt nisko, ale... Na szczęście, lasery mnie nie gonią. Coś to, czuję chyba, że ja wiem, kto wygra. Kurde, no... Dobry, okej, mam lasera już. No, jeszcze czołg. Zabił cię? Nie. Przejechał nie. Koło mnie. Czekam, żeby zobaczyć sobie, który nam lecieć, bo w sumie nie wiem do końca, w którym miejscu jest ta... Mam, dobra. Okej, mam lasera. Tak? Oby cię ścigali. Lecę już. Ściga... No i znowu odrzutowiec za mną leci. No bo ty po prostu startujesz zbyt wysoko. Tyle ci powiem. Za wysoko startujesz. Wyleć tym odrzutowcem z mojego ogona. O. Zgubiłem policję. Poleciał sobie. Nie. Nie fair. Tak. Ale i tak Paweł ma dużą przewagę. Wiesz co, ja się jeszcze wycpanie trochę. No bo dobra, czekaj, nie. Pamiętaj, za molem trzeba lądować, o. No wiem. Tylko w sumie ich nie mówię. Zbliżam się. Zbliżam się. Czekaj. Paweł się tu wycwania. No. Chłopie, hamuj! Dobra. Ops. Każdy z innej strony, nie? A czekaj, w tą stronę biegnę. Biegnę do ciebie zamiast do tego, do łódek, nie? Stary, to jest decydujący moment, nie? O, motorówka jest, stary, motorówka! Nie, ale musimy wziąć skuter, żeby nie było. Skuterek miał być. Ja wiem, dobra. Siadaj. No patrz, co za koleś. Wybierz ten skuter. Odpalaj. Jak tam się... Jak tam się płynie? No. Użyj wody! Berber, użyj wody, mówię ci. Nie, bo wpadnę do wody i mi jeszcze rekiny zjedzą. O nie. A jeszcze takie fale.
Idź pan stąd. Za typo. Naucz się przegrywać, bo w życiu raz się przegrywa, a raz się przegrywa. Masz pan, pij pan tą wodę, co? O, dzięki stary, że ci płynę. Jakim cudem? Co to jest? Jakim cudem? Ej, no co jest, przecież mamy identyczne Ej, skutery. Co jest, teraz ty mnie wyprzedzasz. To jest jakieś dziwne. No weź, bo mnie zrzucisz. Łe tam, no. Nie radziłbym płynąć tak płytko. To jest, słuchaj, skuter. A nie jakieś byle co. Ja się nie boję. No co ja tak zwalniam? No szybciej. A może wygram? I czemu i ja tak zwalniam? I co jest, no? Pójdź. A Paweł wygra może? Pan koteł. Bo mam napęd ja tak na cztery zwalniam? Łapy, a ty nie. No co jest? Mam napęd na cztery. Ej, co jest z tymi wodą? I ta woda jest w ogóle jakaś lipna. Lipny to jest ten mój skuter. Przecież mamy identyczne skutery. O, rany. No ale wiesz, chodzi o to, że są różne fale. O, teraz patrz, jak mi rzuciło. W zależności od fali, jaką trafisz, wiesz? No nie, no co za bezsens. Mamy wejść na jacht? Nie, bo to chyba będzie ciężko. Po prostu dotknąć. W sensie rozbić się o niego. Ale to by nie da się spaść. To beznadziejne, oczywiście. Neptun jest, jest głupi. Pan koteł wygrał, jest bezpieczny. Jestem na jachcie. Nie no. Nie no, dobra, Paweł wygrał. O ja, no czekaj. Co tu się dzieje? Tu jest, no? Dobra. Jacht. Czas się wygrzać w wodzie tutaj. Dobra, zaraz na BD. Masakra. Grzej się, zaraz będę u ciebie. Ale fajnie. Jak ja dawno na tym jachcie nie byłem. Aha. No nie! No i... Przepraszam. Ja se pan robisz. Czekaj, bo tu lądowisko jest, kopię. Tam mnie skoci zaraz. Wysiadam. O. Jestem już, widzisz? Mamy identyczne spodenki do pływania. Mamy w ogóle identyczne podejście, widzisz? Ja wchodzę po prostu z rozrzutem, rozmachem wchodzę do jacuzzi, a nie jak zwykły jakiś kolo. Tatuaże. Ty, tu ciężko jest wejść do tego. Jakie tatuaże w ogóle, Paweł, masz? Zobaczcie, jakie... No mam tygrysa. Koteły. No. Rozpędzony tygrys. Czy czekaj, bo to jest problem z tym twoim... To nie mój śmigłowiec, to jest... Nie da się do niego wejść. No właśnie, nie, mówię, da się. Że się nie da. O nie! Ale nie. Co? Bird chyba umarł! Słyszałem jego odgłos śmierci. O nie. Chyba odgłos śmierci słyszałem. Chodź, odpłynimy stąd. Płyniemy stąd w ogóle. Jako pasażer usiadł. Znowu mam worek na głowie. No bo to po prostu, no wiesz, to jest worek wstydu. No. To jest worek mordercy. O właśnie, wywiozę Pawła daleko w głąb oceanu i tam... O nie! Żartowałem. Pan schowa tą broń. Ała! Boli cię głowa, Bird? No przestań się bawić! Nie właź do wody. Bij koteła. Ja cię zaraz pobiję, ty. Ajajajaj. Patrz. Au. Morderca, który wyprzedził ofiarę, no bez jaj. Ty, to tutaj kraty są i w ogóle jest jeszcze problem jeden. O nie, tu Bird jest. Ale ja się i tak tam chyba nie dostanę. Ja stąd idę. Nagroda jest za kotełka w ogóle. Co? Kotełku! Nie ma! Stój! No chodź tu, chodź na ten, bijemy się, chodź. Chodź tutaj, ale normalnie strzela, bijemy się. Ale panie się. Pawle, ja tu nie mogę wejść. Ty, jest taki problem. Nie możesz tego wysadzić? No, tego się nie da wysadzić. Aha. Zostaliśmy rozdzieleni. To weź śmigłowiec tutaj ten, na moją stronę przejść, czy coś.
lat. Pozbywam się panów policjantów. Ale to, panie Pawle, jak zginiesz, to wtedy się pojawisz tu koło mnie. Nie, nie. O nie! Wysadziłeś mnie! Ty, nie wysadziłem. Zły jest, zły! No i patrz, no, a żeś mi pomógł, chłopie, a żeś mi pomógł, naprawdę! Co jest? Naprawdę, jesteś... ty żeś normalnie polecam mi pomógł, się normalnie. Rzuca tu! Rzuca to eksplozywami. Trzymaj będzie. Tam, łap to ten. Nie. A czemu mnie tylko policja goni? A tamten we mnie ciśnie rakietami, no. No to kawałek dalej jesteś, czekaj. No gdzie tam? Nie umiesz się bawić ten. Chodź, pobawimy się. Mam na ciebie parę czekoladek. Jezus Maria. Chwytaj dzień, Bert. Carpe diem! Co niby? Nie wiem. Dobra, tym sobie już akcentem możemy skończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa mojego ziomka. To był oczywiście triathlon połączony z naszym bardzo fajnym deathmatchem. Tak jest. O, jestem na dachu hangaru. Jak na dachu hangaru? No zrodziłem się na dachu hangaru. Gdzie? Tutaj. Pokaż, nie widzę. Jak na dachu? I faktycznie tam stoisz. A! Życie mi przeleciało przed oczami. Nie, to była rakieta. Skok życia. Piękny skok kaskaderski, Bert. Gratuluję. Takie wyczyny kaskaderskie tylko tutaj. Nie, no litość. Czekaj, nie umiesz się bawić? Patrz, Bert się nie potrafi bawić, ja nie wiem. Nie. No. Dobra, okej. Zawsze tymi rakietami. No gra fair play, to co, masz siekierę, to ja mam rakietę, nie? No. Ale ja, po pierwsze, ja nie miałem siekiery. Ja miałem tylko taką siekiery. Fajną pałę. Mam pałę? Nie no, nie chcę z tobą rozmawiać, nie podchodź do mnie, zboczeniec. Jaką? Ja zboczeniec? Tak. No proszę, do... Jak zawsze. Dobra, koniec tego.